27 stycznia, niedziela, analiza weekendowa, spółki z indeksów WIG20, na początek miedź, która w tym tygodniu wyrysowała takie doji zbliżone do pinbara, czyli wyraźnie dłuższy cień dolny, a więc no, próba jak gdyby negacji tej białej świecy z poprzedniego tygodnia, nieudana, popyt obronił to. Tym niemniej jednak cały czas w tym średnim terminie znajdujemy się w zakresie konsolidacji i nic na tą chwilę się tutaj nie zmieniło. Jeżeli spojrzymy teraz na wykres dzienny, to tutaj również widzimy elementy, których cały czas możliwe jest jeszcze, jak gdyby nazwijmy, znaczy tak, z jednej strony jest po impulsie korekta, rozpoczęcie impuls korekta, no i teraz nie mamy wyjścia na nowy szczyt, w związku z tym tutaj jest tak zwana, no też jakby utworzona taka korekta, więc jest teraz walka o to, czy wybijamy tutaj ten szczyt i idziemy już faktycznie do góry, czy będzie przedłużany układ korekty zwiększany w tym układzie dziennym. Naprawdę trudna jest sytuacja tutaj do jakiegoś takiego wyciągnięcia wniosków konkretniejszych. Natomiast no, to, co nas może prowadzić w tej chwili, no to właśnie wyznaczone tutaj strefy, a więc poziom około niepełnych 90 zł i poziom około 93. Wybicie to jest wskazanie moim zdaniem na dalszy ruch w tym kierunku. Kolejna spółka to PKN Orlen. No i tutaj znowu nieciekawie się zaczęło robić. Już był dobry tutaj efekt, natomiast teraz mamy coś, co charakteryzuje nam taki układ podwójnego dołka, podwójnego szczytu na wykresie tygodniowym z kolejnym objęciem Bessy. To może sugerować spadek z racji, że ten szczyt pojawił się niżej i tworzenie się jakiejś mimo wszystko większej korekty niż tutaj ta, która miała miejsce do tej pory. W związku z tym w tym układzie tygodniowym ważny będzie tutaj ponownie poziom około 101,70, 101,50, te rejony. Ich wybicie w cenach zamknięcia, no to tak jak powiedziałem, co najmniej zejście do 93, a może no właśnie zakończenie definitywne korekty, bo tak należałoby w tej chwili de facto jeszcze spojrzeć, tak, bo mamy tutaj jak gdyby wyjście, utworzenie wyższego szczytu, powstał nam, można by było powiedzieć, trend wzrostowy, natomiast i on będzie na pewno, nazwijmy, będzie można o nim mówić, dopóki nie zostanie wybite 85, ale patrząc znowu z tej szerszej perspektywy, no jest jakby układ, który mamy po tym spadku, wyraźnie wybijającym ostatnich, teraz ruch w postaci korekty ABC. Sytuacja nie jest dla mnie jasna i klarowna, powiedzmy sobie w tym przypadku i jest tutaj mi ciężko jednoznacznie powiedzieć. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że tutaj na tym spadku jest większy obrót, więc jeżeli gdyby nie był on kontynuowany w kolejnym tygodniu w jakiś sposób dość silny, no to jest to znowu element, który dawałby mimo wszystko przewagę bykom. Teraz spójrzmy na wykres dzienny akcji PKN-u. Tutaj widzimy po korekcie ABC mamy dojście do właśnie poziomu szczytu, ale brak jego wybicia. Delikatne zamknięcie samo wypadło minimalnie powyżej tego zamknięcia. To jest fakt, ale jednak cena maksymalna została utrzymana, ta z grudnia 2018 roku. Teraz mamy tutaj silny spadek, ale zwróciłbym uwagę właśnie na to. Nie było tego poboru, jak gdyby tego wielkiego obrotu tu, gdy rynek gdzieś się zbliżał do szczytów, a to moim zdaniem teraz daje szansę i daje podstawy ku temu, aby sądzić, iż mimo wszystko większy inwestor kupował tutaj akcje. Nie było tutaj sprzedaży z dużych rąk, tylko zakup. Zwłaszcza, że ta malutka świeczka, ta mała świeczka tutaj, jaka powstała w piątek, cechuje się jeszcze wyższym obrotem, aniżeli ta duża czarna. To stwarza nadzieję na to, znaczy nadzieję, możliwość tego, że mamy tutaj do czynienia z przygotowaniem przed silniejszym ruchem wzrostowym, wynikającym z układu, jaki nam się tutaj wyrysował. A więc zobaczmy, start po ABC start,
Tu wyraźny układ ABC trójkowy, nie ma impulsu, tu jest wyraźna trójka i teraz spadek gwałtowny o zakresie takiego tutaj overbalansu i oczywiście retest strefy, tutaj bym powiedział, wsparcia. Więc zwróciłbym właśnie na te szczegóły uwagę, czyli te wzrost, skokowy wzrost obrotu na tych dwóch świecach, przy czym ta malutka świeca piątkowa ma obrót jeszcze większy aniżeli na tym całym dużym spadku. To jest moim zdaniem poważne wskazanie na to, iż może to być odbiór akcji od drobnych inwestorów, którzy, nie wiem, zareagowali na podane wyniki czy coś w tym stylu. I no, jeżeli nie będzie teraz kontynuacji, tylko rynek tu faktycznie zatrzyma, to jest szansa na silny wzrost. O! Kiedy możemy zacząć się już poważnie martwić spadkami dłuższymi? No moim zdaniem pierwszy element to będzie wybicie 105,60, czyli tutaj cienia tego pinbara, a potem kolejnym wybicie oczywiście 101,70, czyli tutaj tego dołka. Jeżeli do tego by doszło, no to należałoby się spodziewać co najmniej zejścia w okolice 93 zł, tak jak już wspominałem prędzej. Natomiast mówię, cały czas patrząc od strony dziennej, mimo że ten tygodniowy źle wygląda, tak, no bo mamy ten podwójny donek, mamy objęcie, to na tę chwilę jeszcze bym powiedział, nie przekreślałbym akcji PKN. Kolejna spółka to PKO SA. W tym tygodniu, jak widzimy wyraźnie, tak, po poprzednim tygodniu dojście do strefy, dolny cień, teraz objęcie, nazwijmy to jakieś objęcie BES-y, taki układ objęcia BES-y, ponieważ no, nie lubię, znaczy nie jestem przekonany nigdy do układów objęcia czy pinbaru, które swoją wielkością no, w żaden sposób nie odbiegają od poprzednich świec, czyli są takie same, czy nawet wręcz mniejsze. No tutaj to jest moim zdaniem bardzo możliwe, iż dochodzi tutaj do jakiejś fazy korekty, ale co by nie było, to w tym trendzie spadkowym, jaki mamy w średnim i w długim terminie na akcjach PKO SA, no mamy dojście do tej strefy i cofnięcie, tak? Co prawda tutaj możemy mówić o linii szyi podwójnego dołka, tego tutaj dołka podwójnego, bo linia szyja większego znajduje się oczywiście właśnie gdzieś tutaj w rejonach troszkę powyżej tej strefy oporu. Więc mamy realizację jakąś, mamy zadziałanie strefy, ale no powiedzmy sobie, strefy najczęściej działają, zwłaszcza takie silne. I pytanie, co dalej? Zatem zobaczmy to na wykresie dziennym, jak wygląda ta sytuacja. No i tutaj w tej chwili widzimy, mamy wybicie z retestem strefy oporu. Teraz rynek wrócił do tej strefy oporu i ruszył do góry. Tym niemniej jednak wydaje mi się, że jest dość możliwe, nawet bym powiedział bardzo prawdopodobne, kontynuowanie tego spadku co najmniej do okolic około 108 zł. A mianowicie, dlaczego tak sądzę? No to, że rynek schodząc do strefy pokazał nam obrót wyższy, ale ten ruch wzrostowy, który nastąpił w środę, był na skokowo wyższym obrocie, powstał i powstał górny cień. W tej chwili tutaj utrzymały się świece, więc gdybyśmy chcieli rosnąć, to właściwie nie ma miejsca do dalszego spadku. Musiałby zostać wybity tutaj poziom maksimum, czyli w tym momencie 105,400 i wtedy można by było myśleć o pozrealizowaniu małego overbalansu, dalszy ruch do góry. Natomiast ten najbardziej prawdopodobny dla mnie scenariusz, jaki wydaje mi się na obecną chwilę, to jest mimo wszystko spadek, z tym, że bardzo mocno stawiałbym tutaj na spadek właśnie gdzieś w okolice tych 107-108 zł, czyli zakres tego większego overbalansu. Dlaczego? Ponieważ ten ruch cały wzrostowy jest moim zdaniem przedzielony wyraźną trójką. Jest tu wyraźna trójka, więc albo mamy korektę tego tutaj impulsu tylko, albo mamy większą korektę pędzącą, czy no jakąś pędzącą, czyli moim zdaniem bardzo podobne tu, no maksymalnie nie wybijające tego minimum na poziomie 103 zł. Kolejna spółka to PKO BP, która no namieszała troszeczkę, bo tak, jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to widzimy tutaj wielką jedną konsolidację i trudno jest powiedzieć, co rynek zrobi.
bo mamy z jednej strony tutaj ABC, tutaj już też mamy ABC, więc można spadać dalej i powiedzmy sobie jakieś takie schodki, które są, nie są tym dobre, no ale będziemy czekali, bo jeżeli tak by miało być, no to wyznacznikiem tego będzie wybicie 37 zł. Natomiast jeżeli spojrzymy teraz na akcję PKO od strony dziennej, no to tutaj mieliśmy w środku tygodnia element, gdzie na wyraźnie skokowo, znaczy się od poprzednich skokowo wyższym obrocie została wybita linia trendu tutaj tego spadkowego i to już mogło ucieszyć. Następnie był retest tej linii i rynek zamknął się znowu wyżej, ale czego nie uczynił do tej pory i co jest w tym momencie najważniejsze, nie wybił poziomu 42,50, czyli tego ostatniego potwierdzonego szczytu. Natomiast zrobił przeciwnie, czyli ostry spadek na sesji piątkowej. No bardzo silny spadek, nie ma tu jakiegoś przyrostu skokowego obrotów, więc trudno powiedzieć, żeby to był taki jak gdyby jednorazowy wyskok. No i teraz trzeba patrzeć to, co najważniejsze w tym momencie, czy tutaj poziom około 40 zł jest w stanie zatrzymać ewentualne dalsze zakusy podaży, a jeżeli nie, no to czy wytrzyma tutaj poziom minimum tego dołka, czyli to jest 39,24, bo przebicie tutaj tych poziomów to moim zdaniem jest no nie negatywny układ spadku co najmniej znowu w kierunku 37 zł, a być może i na nowe dołki. Także no teraz w tym tygodniu można powiedzieć na akcjach PKO ten zwłaszcza początek powinien być dość ważny dla nas, bo może pokazać co tu się de facto zadzieje. No i na koniec jeszcze PZU, które w tym tygodniu widzimy silną świecą z białym dolnym cieniem, z dolnym cieniem wybiło strefę tutaj szczytu tego sierpnia. Nie jest do końca taka, bym powiedział, zadowalająca sytuacja, ponieważ tu maksimum tej świecy nie wykonało ruchu powyżej maksimum tego szczytu, więc to jest pewien rodzaj taki minus, ale sam układ po tej konsolidacji jest tutaj pozytywny i myślę, że są jak najbardziej podstawy do tego, aby sądzić, iż tu ten wzrost mimo wszystko będzie dalej kontynuowany co najmniej do tej strefy i do tego poziomu, o którym już mówię od dłuższego czasu, czyli tutaj do tych rejonów 47,50, 48. Teraz jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to doczekaliśmy się tego, o czym mówiliśmy, że tu buduje się jakiś układ trójkąta, jest wybicie szczytu, jest retest z zamknięciem powyżej, jest innymi słowy gotowe do wybijania definitywnego maksymalnej ceny z szczytu z września, szczytu korekty, bo to była, patrząc na to, korekta, ale po tym następnym ruchu okazało się to, że jest to jakiś pewnego rodzaju impuls, po którym mamy korektę i teraz powinniśmy mieć następny ruch. No moim zdaniem jest jak najbardziej tutaj akcje PZU, cena akcji PZU powinna dalej rosnąć, co najmniej tak jak powiedziałem gdzieś tu w kierunku okolic no tych 47,50, 48, tu zagęszczenie tych szczytów jakby strefy na koronę. I to tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.